Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, od razu się pochwalę, wziąłem udział w turnieju szachowym, takim prawdziwym, na żywo, gdzie mogłem przywitać się z przeciwnikiem, poczuć smak niedoczasów, spróbować przeciwnika nie sflagować albo nie zrobić u siebie primowa, tylko po prostu grać dobrze w szachy i ewentualnie wygrać na czas. Niestety primowów na żywo nie można robić. To był turniej pod Ostrowem Wielkopolskim i udało mi się zająć drugie miejsce, także to jest dobra informacja. Jeszcze lepsza informacja jest taka, że mój uczeń zajął miejsce pierwsze. Także no, ogromne gratulacje dla Pawła Jędraszka, który też tutaj udziela się zarówno na moim klubie w Czeskomie oraz na YouTubie. Gratulacje Paweł, jeżeli to oglądasz. Naprawdę fenomenalna robota. Zobaczcie sobie zresztą na tabelę. Paweł ma bardzo niedoszacowany ranking w tych szachach. 10 plus 3 to chyba szybkie. I no i też no, 1590 wygląda dosyć śmiesznie na tle zawodników 2203 mistrzów FIDE po prostu pokonał. I co warto dodać, Paweł nie przegrał ani ze mną, ani z Piotrkiem Dudzińskim, z drugim mistrzem FIDE, a z Oskarem Wodarczykiem wygrał. Także na Paweł rewelacyjny turniej i zasłużenie pierwsze miejsce. W dzisiejszym temacie chciałbym poruszyć temat koronawirusa i szachów, turnieju szachowego. Jak to się obecnie odbywa? Czy te turnieje w ogóle mają rację bytu? Zanim przejdę do tego turnieju z Ostrowa Wielkopolskiego, a dokładnie z Gorzyc, to chciałbym tutaj też, pisałem do Michała Wejsiga, który sędziuje turniej, olbrzymi turniej w Ustroniu, to jest taki festiwal szachowy na 500 osób, także moi drodzy, żeby to wszystko ogarnąć, 500 zawodników, te wszystkie wytyczne sanitarne i tak dalej, to jest naprawdę kawał roboty. No i właśnie Michał mi napisał, jak to wygląda na takim ogromnym festiwalu, a ja wam powiem, jak to wyglądało na takim mniejszym turnieju na około 40 osób. No dobrze, jak poradzili sobie organizatorzy w Ustroniu z tymi wytycznymi sanitarnymi, z tymi wytycznymi, które narzucał sanepid? No trzeba chuchać na zimne, to tutaj tego oczywiście nie unikniemy, dlatego no, na każdym kroku widać, że po prostu organizatorzy się zabezpieczają. Przed wejściem na salę gry spotkacie maszynę do dezynfekcji, to tak jak w markecie, wchodzicie. Zanim wejdziecie, po prostu trzeba nacisnąć guziczek tej maszyny, wylatuje płyn, oczyszczacie ręce, no i tam już na rękach nie ma żadnych wirusów. No tak jest w założeniu i miejmy nadzieję, że tak jest. Gdybyście poczuli się, że na sali gry dotknęliście czegoś niepożądanego w stylu klamka, jakiś przycisk, włącznik, no cokolwiek, co wydaje się podejrzane, to też na sali gry są takie półlitrowe buteleczki do dezynfekcji, można sobie z tego skorzystać, obmyć ręce, no i dalej gramy. Także no, różne wonie się na sali rozchodzą z pewnością, bo wiadomo, te płyny do dezynfekcji często też na bazie alkoholu. Co tam jeszcze, jak tutaj organizatorzy podeszli do tematu? Zalecane jest używanie maseczek, przyłbic i rękawiczek, ale nie jest to obowiązek. Także jak ktoś nie czuje się, że no powinien to nosić, no to po prostu tego nie robi. No, zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego nie ma obowiązku noszenia maseczek na sali gry. Jeżeli jednak zawodnik wychodzi do toalety, a na przykład toaleta jest poza salą gry, no to powinien taką maseczkę gdzieś tam trzymać w kieszeni, założyć ją. No i w tym momencie, no wiadomo, jest jakaś tam styczność z osobami z korytarza, no może dojść do jakiegoś takiego przekazania tych bakterii, tego wszystkiego, co no, ten koronawirus, no wiadomo, jak się rozprzestrzenia. Ważne jest również to, że na sali gry mogą przybywać tylko zawodnicy, a nie mogą być to osoby postronne, także na salę gry wchodzą tylko sami zawodnicy. Do dyspozycji zawodników jest również karetka, która czuwa przez cały okres festiwalu szachowego, także tutaj widać, że naprawdę solidne zabezpieczenia poczynione przez organizatora. Myślę, że teraz po prostu ludzie zdecydowanie bardziej dbają o tą higienę, o ten kontakt. Jeżeli chodzi tam też o dystans, no to tam uczestnicy też
no, wiadomo, są informowani, żeby ten dystans zachowywać. Organizatorzy też, z tego co mi Michał mówił, zrobili wszystko, żeby ten dystans był zachowany. No ale wiadomo, jeżeli jest jakaś interesująca partia, no to sam byłem naocznym świadkiem na tym moim naszym turnieju, gdzie po prostu ci zawodnicy się bardzo do siebie zbliżali, no i po prostu się ze sobą mieszali. Także no dajcie znać w komentarzach, czy boicie się takich turniejów, jeszcze na takie turnieje nie odważalibyście się wyjechać, czy jednak uważacie, że no te wytyczne w ogóle są na wyrost i że no nie trzeba jakoś do nich bardzo restrykcyjnie podchodzić. No dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekaw waszych opinii, jestem, mam nadzieję, że wywiąże się bardzo ciekawa dyskusja. Tutaj też na pochwałę zasługuje w ogóle rozmach tego festiwalu, ponad 500 zawodników ustalił, naprawdę fantastyczny pomysł, ma przyjechać Anatol Karpow, także no były mistrz świata, fantastyczna sprawa. I jeszcze kolejna fajna rzecz, czego jeszcze nie doświadczyłem na turniejach szachowych, ma być pokaz filmów szachowych. Także tutaj właśnie migają wam tytuły, które być może znajdziecie gdzieś tam na internecie, na Netflixie, na CDA, poszukajcie, może te tytuły są. Ja też z chęcią, nie wszystkie filmy widziałem, ale postaram się poszukać tych, których nie udało mi się obejrzeć. A teraz zachęcam was do zobaczenia krótkiej relacji, kilku wywiadów z tego, co było w Gorzycach Wielkich pod Ostrowem Wielkopolskim. No i przypominam, tam zająłem drugie miejsce, także myślę, że udane rozpoczęcie sezonu po tutaj małej przerwie. Druga sprawa, patrząc na te przypadki, które się pojawiają teraz w Polsce, czy znowu nie dojdzie do zamknięcia tych wszystkich turniejów, no to druga sprawa. Mamy czerwone strefy, mamy żółte strefy. No temat koronawirusa to jest długi, szeroki, każdy ma tam na ten temat inną teorię. W każdym razie zobaczcie, jak to wszystko wyglądało w Gorzycach Wielkich. Przede mną Łukasz Magdziak, prezes Gorzyckiego Szachowego i jednocześnie organizator 9. turnieju Puchar Wójta Gwiazd. Łukasz, powiedz, no to jest w sumie pierwszy turniej po takiej bardzo długiej przerwie, jeżeli chodzi o tutaj nasz region, czyli Południowa Wielkopolska. Co musiałeś zrobić, żeby taki turniej w ogóle doszedł do skutku? Generalnie pomysł był taki, żeby zrobić to na świeżym powietrzu, tak jak tutaj widzimy. Nie obyło się bez pozytywnej opinii sanepidu, ponieważ turniej zgłosiłem, że chcę zrobić takie wydarzenie, na jakich warunkach i ilości uczestników należało przedstawić. Sanepid pozytywnie zaopiniował możliwość zrobienia takiej imprezy z dodatkowymi obostrzeniami, czyli tutaj zawodnicy byli zobowiązani do wypełnienia takiej krótkiej ankiety. No niestety, no, czasy nie są w tym momencie łatwe, jakoś trzeba sobie radzić. A powiedz, czy jeszcze sanepid nakładał na jakieś takie wymogi? Tutaj też informacja oczywiście dla przyszłych ewentualnych organizatorów takich turniejów szachowych. Nie, no właśnie, znaczy wymogiem, zaleceniem było przeprowadzenie tej ankiety wśród uczestników i stworzenie tego regulaminu, w którym każdy się zapoznał, bo było na odwrocie każdej ankiety. Czy zawodnicy muszą nosić maseczki? Generalnie no, jesteśmy na świeżym powietrzu, nie jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym, więc takiego obowiązku nie ma przy zachowaniu dystansu społecznego. To 1,5 metra wydaje mi się, że jest zachowane. Jeżeli ktoś komfortowo się czuje w maseczce, to oczywiście może mieć maseczkę założoną. My jako organizatorzy zapewniliśmy płyn do dezynfekcji dłoni, tutaj jest wyłożony. Każdy może sobie tutaj co chwilkę podejść i skorzystać. No dobrze, coś jeszcze dla przyszłych ewentualnych organizatorów? Powodzenia, tak. Myślisz, że te szachy takie na żywo wrócą na stałe? Czy... No mam nadzieję, że wrócą. No mam nadzieję, że kiedyś to wszystko się skończy, wróci do normy. No i będziemy mogli się spotykać w zamkniętych pomieszczeniach i grywać jak dawniej. Tak. To zupełnie inaczej się gra na żywo. Przyjemnie. No, na zewnątrz to też, przyznasz, Maćku, ma swój urok taki. Tak. Tutaj naprawdę, zobaczcie, tutaj organizator zapewnił bardzo fajne warunki, także myślę, że no, będziemy się bawić dobrze. Także dziękuję i powodzenia. Dziękuję. W organizacji. Gratulacje, Paweł, piękny wynik. Powiedz, jak się grało w dzisiejszym turnieju? Bardzo przyjemnie się grało. Graliśmy dzisiaj na świeżym powietrzu. Uważam, że tempo było jak najbardziej przyjemne do gry. Bardzo dobrze zawodnicy byli, sędziowie też się spisali. Jestem bardzo zadowolony z turnieju. To super. No tutaj no, w sumie niespodzianka, tak? Trzech mistrzów FIDE za tobą, także no, myślę, że to jeden z takich lepszych twoich wyników, jeżeli chodzi o szachy szybkie. Tak, uważam, że to jest mój bardzo dobry wynik, jestem bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się, startując z 12 miejsca, że tak wysoko zajdę.
Trochę też mi szczęście pomogło, ale też moje umiejętności myślę, że też się spisały. No, przede wszystkim trening. Powiedz jeszcze, jak się grało na dworze. Czy to jest jakaś różnica między grać na dworze, a w sali? Wydaje mi się, że na dworze się gra przyjemniej. Mózg się bardziej tlenia. Na sali czasami jest duszno, a tutaj były bardzo korzystne warunki do logicznego myślenia. No to gratulacje, życzę dalszych sukcesów. Dziękuję. Szymon Pieczewski, prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego i prezes OTR Ostrów Wielkopolski i jednocześnie sędzia dzisiejszego turnieju. Szymonie, czy jakieś dziś specjalne przygotowania do tego turnieju w czasie pandemii? No, myślę, że organizator wszystko zadbał. Zgłosił też zawody do sanepidu. Mamy tutaj środki do dezynfekcji stołów i rąk i bierek. Także myślę, ze strony sanitarnej mamy również mierzenie temperatury, ankiety, kto gdzie ostatnio przebywał. Także myślę, że z tej strony właśnie pandemii sanitarnej jest wszystko zadbane jak należy. No to nie pierwszy turniej, który tutaj pomagasz w organizacji, bo przecież nie tak dawno zakończyły się Mokata indywidualne mistrzostwa Polski kobiet. Zmęczony po tym turnieju? No jak najbardziej. To jednak tak się nie wydaje, ale to jest bardzo wyczerpujące. To jest ciągły jakiś tam stres, podświadomość. Cały czas działa, także półtora dnia naprawdę miałem po tych zawodach takiego odespania, spania, takiego tak, zmęczenia. Czułem, że się taki przytłoczony, jakby nie mogłem się nawet podsumować i nacieszyć tym, co się wydarzyło właściwie. No tak, bo to w sumie tylko 10 zawodniczych, ale spraw technicznych jest po prostu masa, tak? Od internetu po jakieś takie organizacyjne rzeczy. No, generalnie po wszystko, no bo trzeba było załatwić internet, bo jak się okazuje, transmisja potrzebuje bardzo dobrych parametrów technicznych odnośnie internetu wysyłania, także tutaj trzeba było o to też zadbać, o salę, o to przeniesienie, o wystrój, o przestawianie, a który baner ważniejszy, a który mniej ważniejszy. To naprawdę jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Także no, dbanie cały czas o zawodniczki, tak? Żeby im też nie brakło nic na sali, żeby też były te kanapki, no bo w czasie tej pandemii nie szło nic innego wymyśleć, jak po prostu pojedyncze kanapki spakowane, tak że nikt nie miał z nimi kontaktu, tak? Czy jeszcze jakieś widziałeś różnice między takim normalnym turniejem, którym graliśmy, no nie wiem, powiedzmy rok temu, a takim w czasie pandemii? Czy jakieś różnice jeszcze są? Różnice? No myślę też już w zachowaniu samych zawodników są, że utrzymują ten dystans. Prawda, tutaj gramy dzisiaj na świeżym powietrzu, to też jest bardzo duży atut, że no generalnie są potrzebne bardzo duże sale, no bo jeżeli mamy utrzymać jakiś ten dystans społeczny, przynajmniej jakieś tam 2 metry między stolikami samymi rozstawionymi, tutaj mamy komfort, bo tylko dwie deski są na jednym stole, także jest ta przestrzeń, no to jest duże wyzwanie dla organizatorów, nie? Szukania dużych sal, żeby mogło pomieścić więcej zawodników. Na dzień dzisiejszy możemy 250 zawodników mieć, ale to jest bardzo mało sal i wyposażenia, żeby to przeprowadzić. No, czyli sytuacja się, podsumowując, mocno komplikuje, no i miejmy nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie w dobrym kierunku. W najbliższych miesiącach to wszystko się jakoś wyjaśni, ta pandemia odejdzie i wrócimy do normalności. Życzę prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego Szymon Pieczewski. Dziękuję bardzo.